Cześć, tu Ernest! Łowy w Fortnite nie ustają, a agent Jonesy werbuje kolejnych doświadczonych łowców z zaświatów. Tym razem na pole bitwy wkraczają T-800 oraz Sarah Connor. To dwójka twardzieli z serii filmów pod tytułem Terminator. W ich zestaw wchodzą oczywiście same dwa stroje, do tego dwa plecaki, dwa zbieraki oraz emotka. Sarah Connor to moja ulubiona część tego zestawu. Jej zbierak jest wyjątkowo drobny oraz korzysta z animacji młota Thora. Dla mnie to plus. Sama Sarah za to też jest minimalistyczna. Ponadto ma dwa style. Jeden zwykły bojowy, a drugi już w roli przywódczyni ruchu oporu. Jej plecak to urwana ręka jednego z Terminatorów. Ciekawostka, plecak ten jest reaktywny. Co każdą likwidację resztką sił pokazuje kciuka w górę. To jest nawiązanie do sceny z filmu Terminator 2, w której to T-800 topiąc się w lawie, ręką daje znak, że wszystko będzie w porządku. I z tej właśnie sceny agent Jones skradł Sarę i Terminatora, zobaczcie sami. To tyczy się też emotki. T-800 za to ma jeden styl. Można go nosić tylko w jego surowej, elektronicznej wersji. Niestety twarz Arnolda Schwarzeneggera nie zawitała do Fortnite. A szkoda. O nadejściu tych skinów wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Jako iż światło dzienne ujrzało kilka podpowiedzi na przestrzeni ostatniego tygodnia. Najpierw weszła strzelba dźwigniowa, którą nasza postać obsługuje w bardzo efektowny sposób. W ten sam sposób, dokładnie tej samej broni, używał T-800. I to na motocyklu. Do tego wraz z aktualizacją Predatora sprzed dwóch dni, na wyspie przy kurzących kominach pojawił się portal prowadzący do skarbca ze świata filmu Terminatora. Ogólnie motyw Terminatora pojawił się już na wyspie kilka razy i widać, że ktoś z twórców Fortnite jest wielkim fanem tej serii filmów. Po raz pierwszy Terminator przejawił się, co ciekawe, na skinie Travisa Scotta w drugim sezonie rozdziału drugiego. Podniszczony styl Travisa to bezpośrednie nawiązanie do Terminatora. W pewnym momencie częściowo ujawniono jego prawdziwe, elektroniczne oblicze, co nadało mu ten legendarny wygląd. Sezon później, na samym krańcu północno-zachodniej części mapy, pojawiła się wysepka zamieszkiwana przez pociesznych gluty. Mogliśmy tu zaobserwować, jak w ciągu kilku tygodni ich prymitywne wioski przeobrażają się w miasta, a statki wodne w statki kosmiczne. Pewnego dnia, na ich nieszczęście, zostały one odwiedzone przez glutków Terminatorów z przeszłości, którzy bezlitośnie roztrzępili wszystko, co stanęło na ich drodze. Poza tym, że samym wyglądem przypominają one T-800, cała historyjka została ściągnięta z Terminatora. Słuchajcie, sam agent Jones wie, co jest grane. Posłuchajcie uważnie tego, co miał do powiedzenia na temat Sary Connor. Wpis 991. Kiedy trzeba się mierzyć z punktem zerowym na polu bitwy i na tyłach, trudno jest spotkać kogoś, kto rozumie, przez co przechodzę. Ale właśnie poznałem bohaterkę, która mnie rozumie. Nieuchronna katastrofa, podróże w czasie, paradoksy. Tak, wpasuje się. Już wam mówię, o co chodzi. W skrócie, w pierwszym filmie Terminator T-800 jest elektronicznym zabójcą z przyszłości, który został cofnięty w czasie, aby sprzątnąć Sarę Connor. A to dlatego, bo stanie się ona matką Johna Connora, który w czasie przyszłej wojny przeciwko maszynom miał stać się jedyną nadzieją dla ludzkości. Co ciekawe, ojcem Johna jest obrońca Sary, który został jej przydzielony tylko i wyłącznie dlatego, bo T-800 cofnął się w czasie, aby ją zastrzelić. Co oznacza, że gdyby Terminator się nie cofnął w czasie, to nie byłoby Johna Connora, lidera rebeliantów. Chwilkę o tym pomyślcie. No i stąd w nagraniu Jonesego mowa o podróżach w czasie i paradoksach. Ma rację. W czwartym sezonie za to był wątek gnomka Terminatora, który siał na wyspie na swoją skalę wśród gnomków zniszczenie. Wracając do zwiastuna Terminatora w Fortnite, to kilka osób zauważyło, że z każdym nowym zwiastunem agent Jones coraz bardziej przypomina Jonesego z pola bitwy. Na początku agent Jones był elegancko i schludnie ubrany, a teraz jest poturbowany po podróżach międzywymiarowych, a swój krawat owinął na ręce. Przez ten mały szczegół narodziły się teorie mówiące o tym, że agent Jones w pewnym momencie utknie w pętli i stanie się kolejnym Jonesim. Ale to tylko teoria. Do sklepu Fortnite niedługo zawita również nowy pakiet ratowania świata. Twórcy gry oficjalnie dali znać, że 26 stycznia o godzinie 1 w nocy czasu polskiego będzie można zakupić nowy pakiet miny. Po zakupie tego pakietu do naszej szafki natychmiastowo trafi strój maszynistki miny wraz z jej plecakiem.
W ratowaniu świata za to otrzymuje się nową bohaterkę, schemat maksopożeracza, wyzwania maszynistki miny i dostęp do samego ratowania świata. Za wykonanie tych wyjątkowych wyzwań w RS otrzymuje się 1000 V-dolców do wydania w obu trybach i 1000 talonów rentgenowskich. To drugie oczywiście jest tylko do RS. Fakt, że wychodzi nowy pakiet oznacza, że zniknie obecny pakiet RS, więc to jest ostatnia szansa na zdobycie go. Swoją drogą to niedawno do sklepu wszedł skin metalowej pani Misi, która była w pakiecie RS, co oznacza, że i te skiny prawdopodobnie wejdą do sklepu za V-dolce. Jestem ciekaw, czy Epic Games postanowi dodać kiedyś więcej postaci z RS do Battle Royale. Niektóre na pewno bardzo dobrze by się sprzedały. Było już kilka skinów, które wykorzystują wąskie i szerokie modele postaci z RS, więc to nie jest problemem. Dalej w temacie wycieków to FireMoki doznać, że w Liga Gry pojawiły się wzmianki o jakiegoś typu edytorze, który pozwalałby tworzyć niestandardowe konwersacje z postaciami. I tutaj pojawiają się dwie możliwości. Po pierwsze, istnieje szansa, że dotyczy to trybu kreatywnego. Epic Games pod koniec ostatniego roku ogłosiło, że tryb kreatywny za jakiś czas zostanie rozszerzony o multum nowych funkcji, dzięki którym będzie można edytować świat Fortnite od podstaw oraz wgrywać swoje własne modele i tekstury. Twórcy gry udostępnią nam narzędzia, przy użyciu których sami stworzyli Fortnite. Przykładowe nagranie z tego edytora w akcji powstało m.in. na wyspie trybu imprezy. Zmiany, które twórcy gry wprowadzili tam podczas prezentacji na żywo, można było podejrzeć w grze. Oczywiście też na żywo. Żeby nie było, edytor silnika gry, na którym działa Fortnite, wyszedł na światło dzienne już dawno temu. Jednak nie można nim jeszcze bezpośrednio edytować świata Fortnite. Przy tworzeniu nowych, skomplikowanych map Fortnite przydadzą się narzędzia ułatwiające ten proces. Jednym z nich może być właśnie taki kreator postaci. To byłoby szczególnie przydatne przy tworzeniu jakichś mapek fabularnych. Postać mogłaby również przekazać jakiś poradnik do mapy. O, jeśli takie narzędzie trafi w ręce graczy, to nieuniknione będą żarty, nieśmieszne żarty. No, pomysłów jest nieskończenie wiele. Drugą możliwością jest to, że twórcy Fortnite stworzyli ten kreator dla siebie, aby usprawnić pracę nad nowymi postaciami. A to, co pojawiło się w plikach gry, to tylko pozostałości funkcji usuniętej ze zwykłej wersji gry, na której my gramy. Ostatnie dwie aktualizacje ujawniły nam również, że skin Trinity za niedługo w końcu może wejść do gry. Po raz pierwszy ten skin wszedł do plików gry w 4. sezonie i tam się kurzył, aż do aktualizacji, która miała miejsce tydzień temu. Mianowicie, dodano jej nowy styl kolorystyki. Tydzień później, w ostatnią środę, do zestawu tej postaci dodano dwie emotki. To trochę nietypowe. Emotki zazwyczaj otrzymują jedynie skiny z karnetów bojowych oraz skiny, które mają załączone jakieś wyzwania. Nie wiemy jeszcze, kiedy ten skin wejdzie ani w jakiej formie, ale coś się z nią szykuje. Ponadto dodano nowe nagrody FNCS. Tak, tydzień temu już dodano, ale w tym tygodniu jest ich jeszcze więcej. Oto wszystkie przedmioty, które będą do odebrania za darmo podczas oglądania FNCS na Twitchu. Fortnite ogłosiła, że pula nagród FNCS-u w tym roku to 20 milionów dolarów. A do tego, najlepsi gracze do rankingu FNCS zostaną zaproszeni na przyszłe specjalne turnieje. W tym roku odbędą się jeszcze przynajmniej 3 takie sezony turniejów, z pulą nagród 3 milionów dolarów w każdym z nich. To oznacza, że w tym roku będą jeszcze przynajmniej 3 sezony karnetów bojowych. Pierwsze mecze FNCS będą odgrywać się już 4 lutego, w formie trio, z pomieszanymi platformami. Więcej informacji na temat FNCS i innych turniejów będą w opisie. Travis za to wkrótce pojawi się w sklepie, co zdradziła nam ostatnia zmiana w liście zakładek sklepów. Jedna z nowych zakładek dodanych na listę należy do Travisa Scotta. Możliwe, że powróci już w tym tygodniu. Poza tym w tym tygodniu również ruszył 8 tydzień wyzwań, tudzież zaktualizowano monety PD. Na ekranie teraz jest mapka ze wszystkimi monetami na 8 tydzień sezonu 5. Będzie ona oczywiście aktualna do 9 tygodnia wyzwań, czyli do czwartku. Dalej, w tajnej twierdzy w środę pojawił się Predator. Jest on tutaj nowym bossem, a jego zdolnością specjalną jest niewidzialność, którą może osiągnąć dzięki swojemu specjalnemu urządzeniu. Po zlikwidowaniu Predatora można to cudo podnieść. Na początku, gdy dopiero to weszło do gry, byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego przedmiotu, pod względem pożyteczności. Ale okazało się, że to działa lepiej niż myślałem. Sceptyczność wzięła się z tego powodu, że gdy używamy urządzenia, dalej widać, ledwo, ale jednak widać, sylwetkę naszej postaci, co całkowicie psuje cały efekt. Ale podczas 1-1 naszemu przeciwnikowi może to umknąć. Tym bardziej w tajnej twierdzy, ponieważ jest tam mnóstwo przydatnej roślinności. Niestety superskok i szpon Predatora to przedmioty, którymi tylko on sam może się posługiwać. To samo ograniczenie tyczy się jego zbieraka. Jest on dostępny tylko i wyłącznie dla Predatora.
Aktywowano również jego wyzwania. Będą one dostępne do końca sezonu, czyli przynajmniej do połowy marca. Jeśli ktoś z was jeszcze nie wykonał jego wyzwań, to oto mapka ze wszystkimi lokacjami postaci. Jego mieszkanie znajduje się dokładnie tutaj, w zakątku owcy. Wyzwanie pokonaj Predatora brzmi ciężko, ale okazało się, że wystarczy Predatora trochę obić. Nawet jeśli ktoś inny go zlikwiduje, to za asystę wyzwanie zostanie zaliczone, co jest bardzo fajne. Wyzwanie z termowizją za to można wykonać przy użyciu termicznej rybki. Taką rybkę trzeba po prostu wyłowić, zjeść i zadać obrażenia. Ciekawostka, skin Predatora jest sekretnie reaktywny. Gdy celujemy, aktywuje się laser nad jego prawym okiem. Jeśli komuś z was to przeszkadza, to wystarczy zdjąć maskę wbudowaną emotką. To dezaktywuje laser. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w boisie bojowym.